Proszę Państwa, to jest uchwała w sprawie zabezpieczenia nieruchomości gruntowej przy ulicy Jakuba na Kazimierzu. Ja od razu powiem tak, że będę wnosił automatycznie poprawkę, ponieważ dzisiaj to wziąłem wiadomość, że terenem administruje nie ZBK, jak zostało wpisane w projekcie uchwały, a ZIKI. Ja przeczytam może brzmienie dotychczasowe, a później poproszę o wprowadzenie tej poprawki. Wnosi się do ZBK uchwały skutecznej zabezpieczenie zabudowanej nieruchomości gruntowej będącej własnością gminy Kraków, zlokalizowaną przy ulicy Jakuba między numerami 11 a 19. Paragraf drugi zostanie zaadresowany przez uzasadnienie. Nieruchomość ta zabezpieczona jako dzikie bliskości centrum Kazimierza w bezpośredniej bliskości historycznego wejścia na zapisowy cmentarz Lenin. Ponadto stanowi wykazywały, że to policzmy lokalnie zastanowiliśmy generową uchwałę, będzie miał radny działał w swojej potrzeby fizjologiczne. Myślę, że osoby, które wiedzą o czym mówię, to od lat, nie wiem, 15 czy 20, jest to działka, która jest wystawiana na sprzedaż, nie może być sprzedana, niezabezpieczona. I teraz będę prosił Państwa o wprowadzenie poprawki. Skrót ZBK zastępuje się skrótem ZIKI. Panie Przewodniczący, wnoszę o wprowadzenie do referowanego druku poprawki polegającej na tym, że skrót ZBK zastępuje się skrótem ZIKI, ponieważ no dziś dowiedziałem się, że ten teren jest w zarządzie stałym. No ZIKI to odpowiada za to. Radę zarządcą, uważam się, bo pytanie jest, bo jest wydział skarbu. Ale teraz jest pytanie, czy zarządcą tego terenu jest ZIK. Na pewno. Na pewno, ponieważ ZBK wniosek mieszkańców o zabezpieczenie odesłało do taką wiadomość ja dostałem. Więc bardzo proszę o przegłosowanie poprawki. Bardzo proszę. Kto z Państwa jest za poprawką? Poprawka już. Osób jest za przyjęciem. Ja też. 17 osób. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie. 17 osób za poprawkę, przeciw, 0, przeciw, 0. Wobec tego ten paragraf będzie brzmiał teraz w ten sposób. Wnosi się do ZIKI-u o trwałe i skuteczne zabezpieczenie niezabudowanej nieruchomości gruntowej będącej własnością gminy Kraków, zlokalizowanej przy ulicy Jakuba między numerami 11 a 18. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Czy? 19 osób jest za przyjęciem. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę.